Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie takie podsumowanie legendarnego lochu na wszystkich postaciach, na których go robiłem, dlatego że tak naprawdę miało już nie być odcinka, jeżeli chodzi o legendarny loch, to wam mówiłem w tym odcinku chyba czwartkowym, o ile się nie mylę, no ale w sumie dzisiaj o godzinie 16 legendarny loch zostanie zamknięty, jak sami widzicie na mapie miasta mamy odliczanie, jak na niego najedziemy, w tym momencie zostało niecałych 5 godzin, no a jeżeli chodzi o właśnie ten odcinek, no to wleci pewnie o 16, czyli równo z zamknięciem tego legendarnego lochu, więc stwierdziłem, że spoko będzie coś takiego nagrać. To już będzie ostatni odcinek oczywiście z legendarnego lochu, zamkniemy ten temat i kolejny legendarny loch wydaje mi się, że będzie dopiero na Wielkanoc, więc no kilka miesięcy teraz spokoju. No a możecie sobie porównać moje statystyki z waszymi, ile wam zeszło, żeby dropnąć wszystkie itemki na waszych kontach, o ile oczywiście dropiliście albo robiliście free to play, możecie się pochwalić w komentarzach, jak generalnie te ostatnie 10 dni bodajże, bo chyba ten loch był przez 10 dni otwarty, jak to generalnie wyglądało z waszej strony. No i na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu w opisie, ale ten subik i kciuk w górę, najważniejsze dwie rzeczy, zjedźcie w dół, kliknijcie, bo jak wam nie przypominam, to nie klikacie, jak wam przypomnę, to więcej osób kliknie. Także zachęcam, no i okej. Chyba możemy powolutku zaczynać i od razu tutaj na wstępie powiem wam, że jeżeli chodzi o moje wszystkie postacie, których w tym momencie jak widzicie jest tak naprawdę no aż 7, jeżeli się nie mylę, tak 7 dokładnie, no to tylko robiłem legendarny loch na trzech postaciach. Jest to wojownik oczywiście na W40, jest to mag na W50 i jest to zabójca na S40 polskim. Dlaczego? Ano dlatego, że nie miałem czasu za bardzo i też z drugiej strony mi się nie chciało. Nużący jest ten legendarny loch, jak się go robi wielokrotnie, więc stwierdziłem, że skupię się na postaciach, na których planuję grać bardzo długo i na które są takimi moimi mainami tak naprawdę, można by tak powiedzieć, dlatego też tutaj jeżeli chodzi o resztę postaci, no to troszeczkę to olałem i w ogóle legendarnych ranów na nich nie robiłem, także część może być zdziwiona, część zaskoczona. No ale tak to wygląda, ja już wam mówiłem, że planuję na tych postaciach dobić 500 poziom, żeby to tak ładnie wyglądało i generalnie raczej zakończyć grę i zostawić sobie te 3, a później na jakichś serwerach takich może ciekawszych i tak dalej ruszyć znowu na jakimś, z jakimś berserkiem, z jakimś tutaj paladynem. Tutaj jeżeli chodzi o łowcy demonów, to raczej nie planuję kolejnego zakładać, bo raczej póki co, chyba że coś w nim zmieniam, ale wątpię, póki co się to mija z celem, więc no dlatego się skupiłem tylko i wyłącznie na tych trzech postaciach. To wam mogę nawet w sumie pokazać, że no weźmy sobie na przykład na berserka, tutaj nie wiem czy wam pokażę, bo jestem na warcie, no ale dokładnie, zobaczcie, że jeszcze ani razu tego lochu tutaj na nim nie zrobiłem, jeżeli chodzi o paladyna, no to również raczej ani razu, dokładnie, tutaj jeżeli chodzi o druida tak samo, no i jeżeli chodzi o naszego łowcę demonów to również, raz, że te itemy aż tyle mi nie dadzą, w sensie wiadomo, że na pewno tam będą statystyki na plus, no ale nie będzie to nie wiadomo ile już na tym levelu, a dwa, tak jak mówię, że no mija się to generalnie z celem. Także okej, lecimy tutaj, wiecie, no teraz był okres świąteczny jakby i w ogóle ja też nawet przed świętami miałem mniej czasu, no a zaraz zobaczycie ile razy robiłem legendarny loch na przykład na magu albo zabójcy, no to będziecie mieli odpowiedź, dlaczego już na innych kontach mi się totalnie nie chciało, ale okej, zacznijmy sobie może od wojownika. Na wojowniku sprawa była dość prosta, dlatego że na nim mam wszystkie możliwe legendarne itemy, które można było zdobyć do tej pory, dlatego też jeżeli chodzi o ten set, no to musiałem zdobyć tylko i wyłącznie te 3 itemki, te 3 itemki zdobycie to było około, nie wiem, 5-6 ranów, bardzo szybko wypadły, no i jeszcze chciałem tutaj na tym wojowniku zrobić tak naprawdę parę podejść dla golda, żeby tego golda trochę wycisnąć, póki jeszcze jakoś bardzo te wartości za każdy ran nie spadną, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa, chciałem jeszcze dropnąć broń, bo wiadomo, wymienić broń zawsze warto. Broni niestety się nie udało zdobyć, cały czas mamy tą starą, więc może na następnym, a może jakąś epicką tutaj wymienię, no to już mi dają po 40 średnich, więc niebawem tak naprawdę będzie można coś kombinować, żeby ją właśnie wymienić, no a jeżeli chodzi o legendarny loch i jego statystyki wyglądają tak, jak widzicie zrobiliśmy 20 ranów, więc w sumie sporo, zarobiliśmy 1 700 000 000 prawie golda, więc no 170 statystyk na plus samego legendarnego lochu, a jeszcze dochodzą itemki, jeszcze dochodzą jakieś tam epiki, które sprzedawałem, bo już nie miałem miejsca albo coś, więc troszkę tego golda wyszło, no i próba na podejście z najlepszym wynikiem trójeczka, czyli tak w sumie nie najgorzej, ale też nie najlepiej, widzieliście zresztą na ostatnim odcinku na magu oczywiście jest ten super wynik, gdzie tutaj mamy jedyneczkę, no i tak jak mówię 20 razy go zrobiliśmy.
W sumie nie tak dużo, nie tak mało, tak można powiedzieć, że średnio, no ale grunże cały czas ta szansa na legendarne gemy jest podtrzymana maksymalna, jaka tylko może być, no bo oczywiście mamy wszystkie te legendarne itemki. No i druga sprawa jest taka, że właśnie tego golda zarobiłem tyle, ile się dało, teraz już na podejście mi go leci naprawdę mało. O, tu macie na górze ostatnie podejście, 24 miliony, czyli no na cały run zebrałem tak naprawdę 2,5 statystyki prawie, także no to nie jest jakoś bardzo dużo, ale początkowe dawa oczywiście dużo, więc to jak najbardziej git. No ale broni przez 20, zobaczcie, w ogóle to ciekawe, przez 20 ranów nie udało się znaleźć nawet jednej broni, nawet jednej, nie mówię już tutaj o powtórkach tak jak na zabójcy, ale po prostu jednej, jedynej broni, żeby tutaj właśnie sobie podmienić, nie udało się. Miałem bardzo dużo powtórek tych itemków nowych, były tam jakieś hełmy, no tutaj powymieniałem, jak widzicie, wielu tutaj pachołkom, no a jeżeli chodzi o broń, to niestety nawet jedna legendarna nam nie wypadła. Więc tak to wygląda na wojowniku, tutaj jakby już na tym etapie nie ma aż takiego parcia na to, żeby te itemy wymieniać, można nawet co dwa legendarne lochy, nie? Bo wtedy ten boost jest o wiele większy, a no jak tu wymieniamy itemy, to od razu je musimy ulepszać, tracimy surki u kowala i tak dalej, więc jakby no sami rozumiecie. Dobra, lecimy dalej, jeżeli chodzi, oj nie tu, jeżeli chodzi o naszego zabójcę, a nie, teraz mam maga, to niech będzie mag w sumie, jeżeli chodzi o naszego maga, no to w tym momencie, jeżeli chodzi o ilość legendarnych itemów, na nich wygląda to tak, z pierwszego legendarnego lochu brakuje nam tak naprawdę rękawic i paska, ale wtedy już wiedziałem, że jakby nie ma takiego nie wiadomo jakiego parcia na to, bo wiedziałem, że te lochy się będą powtarzać, więc jak nie teraz, to po prostu za rok na tym halloweenowym lochu sobie ten, mam nadzieję, rękawice i pasek znajdziemy. No i brakuje nam tu tarczy i miecza, ale jak widzicie, bardzo dużo broni mi powypadało z tego legendarnego lochu, jak go spamowałem, więc po prostu codziennie przed wrzuceniem do kibla będę sobie zmieniał tutaj wygląd broni na właśnie legendarny, czy to tą różdżkę, czy to tom, i później wrzucał do kibla, dzięki czemu skompletuję właśnie tutaj ten mieczyk i tą tarczę. No a jeżeli chodzi, tu mam wszystkie z tego ostatniego, no i jeżeli chodzi o ten obecny legendarny loch, no to brakuje mi tylko tarczy, którą możemy zdobyć właśnie również w ten sam sposób, czyli zmieniając tutaj wygląd tej broni na przykład, w sensie nie na przykład, tylko po prostu na tą różdżkę, i po wrzuceniu do kibelka może nam wypaść właśnie właśnie tutaj tarcza, więc jakby no koniec końców będzie mi brakować tylko dwóch itemków do tej pory, także myślę, że i tak nie jest źle. Rękawice, pamiętamy na ostatnim odcinku właśnie czwartkowym, bardzo chciałem, żeby mi te rękawice wypadły, nie udawało nam się, o tu w ogóle jeszcze te trzy przecież też mam, nie udawało się tego dokonać, bardzo długo się namęczyłem, żeby te rękawice zdobyć. Co ciekawe, warto przypomnieć, że nie miałem jeszcze tych rękawic w klaserze, więc w teorii no nie powinno to pójść tak źle, no ale rękawice wypadły mi dopiero za dokładnie 30 podejściem, o ile się nie mylę, czyli dzisiaj rano, bo jeszcze dzisiaj rano sobie troszeczkę tych legendarnych lochów robiłem, żeby po prostu już docisnąć ile tylko mogę, bo jak wiadomo o 16 legendarny loch zostanie zamknięty. A, jeszcze taka anegdotka odnośnie mojego kodu, z tego co wiem jest on też dzisiaj do godziny 16, więc jak wy oglądacie ten film, no to już jest po ptakach, można by powiedzieć, już on jest nieaktywny, o ile się nie mylę. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że jeżeli ktoś go nie użył od razu, bo w sumie zapomniałem wam przez ten ostatni tydzień przypominać tak często, jeżeli ktoś go nie użył od razu, bo nie miał odpowiedniego levela, no to jak wbił ten 50, to mam nadzieję, że pamiętał, żeby go sobie użyć. No i polecam oczywiście śledzić kanał, bo takich kodów, czy to na nowe serwery, czy mam nadzieję, że również na wszystkie, tak jak teraz na święta, będzie więcej ode mnie i będę starał się to ogarniać. No i dobra, jeszcze raz lecimy tutaj w te statystyki, jak to wygląda. Tak jak mówię, 30 ranów, czyli już mamy łącznie 50 ranów, biorąc pod uwagę wojownika i tutaj maga, no a jeżeli chodzi o zabójcę, to zrobiłem na nim jeszcze więcej tych ranów, więc no sami sobie odpowiedzcie, dlaczego na każdym koncie ich nie robiłem, nie chciało mi się, nie miałem czasu, no strasznie by to było męczące. Tu mamy tą próbę oczywiście na podejście z najlepszym wynikiem jedyneczkę, to o czym nagrywałem w czwartek, kto nie widział, to zapraszam. Sumę pokonanych wrogów, no to takie pierdołki, no i gold prawie 1 miliard, czyli prawie 100 statystyk zebraliśmy sobie z tego lochu, jak na ten level, myślę, że to nie jest wcale taki zły wynik. No i dobra, co tutaj ciekawego? No i właśnie tak jak mówię, 30 ran był tym szczęśliwym, który wyrzucił nam właśnie rękawice, no i dzięki temu komplet tych legendarnych itemów udało nam się tutaj zdobyć, więc to jak najbardziej na plus. No i jeżeli chodzi o tego maga, to tak naprawdę jestem zadowolony, no bo mamy komplet. Różdżki nam wypadły 3 łącznie, jeżeli chodzi o to, no to jak widzicie, rozrzucik bardzo przyjemny, te pozostałe, które nam wypadały, miały gorszy ten rozrzut, więc no tutaj ja jestem tak
jak mówię, zadowolony. Jeszcze potrzebuję tutaj dla Barbara runkę 60%. Niestety, jak widzicie, tu mam w ogóle 15. Zobaczcie, jaka ta broń jest stara. Jeżeli chodzi o Barbara, no to mi jeszcze brakuje tej runy, no ale mimo tego, że tyle broni nam wyleciało, to żadnej 60 nie było, jak pewnie kojarzycie. No ale jak nie teraz, to może na jakimś weekendzie epickim albo na kolejnym legendarnym lochu. To już jakby na tym etapie nas bardzo nie interesuje, zwłaszcza, że teraz póki co na magu nie planuję w ogóle robić lochów. Teraz expa wbijam tylko i wyłącznie zawki, ale to może nagram jeszcze taki odcinek gdzieś, nie wiem, na 393 poziomie, jak będziemy tym magiem czy coś, to wam wtedy więcej wytłumaczę, jakie są generalnie plany na tego maga. Dobra. I jeżeli chodzi o niego, to wydaje mi się, że tyle i lecimy sobie teraz dalej. Kolejną naszą postacią, no to jest, tak jak wam mówiłem, zabójca. No i z zabójcą powiem wam tak, że w teorii było bardzo łatwo, dlatego że przez pierwszych chyba 10 albo 11 runów dostawałem same nowe itemy. Tu jakby to był w ogóle pierwszy legendarny loch na tym serwerze, więc no od tego się można powiedzieć, że zaczęło. No i jeżeli chodzi o to, to bardzo szybko zebrałem te wszystkie legendarki, dlatego że chyba się zamknąłem w 15 albo 16 runach, więc to jest bardzo dobry wynik, tak szczerze. Zwłaszcza, że do zdobycia mieliśmy no tutaj broń to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli 12 itemów, więc w teorii zdobyliśmy tylko 3 albo 4 powtórki. Także no to jest bardzo dobry wynik, no ale z racji tego, że jesteśmy zabójcą, to ja oczywiście zachłannie chciałem sobie zdobyć kolejną broń, czyli jeszcze jedną. No i niestety, jak możecie zauważyć, nie udało mi się to. Nie udało mi się zdobyć tej broni po 30, jeżeli się nie mylę, dokładnie dwóch ranach. To już nam daje łącznie 82 rany zaledwie na trzech kontach, więc no musicie przyznać, że dużo. Próba na podejście z najlepszym wynikiem trójeczka, więc nieźle. Tutaj jeżeli chodzi o te statystyki, no to na przykład golda mamy pół miliarda, więc no 50 statystyk zawsze coś. Tak to powiedzmy przeliczę, no ale to wiadomo, że jest niski level. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie suche statystyki, to tyle. Wiadomo, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tutaj dużo nam poleciało surek do twierdzy, dużo nam poleciało tutaj dusz, dzięki czemu już serce mi się buduje na 14. Także no sporo, naprawdę sporo zyskaliśmy, bo jednak tych surek trochę leciało, no ale mimo wszystko broni drugiej niestety nam się nie udało znaleźć, co mnie troszeczkę smuci, bo powiem wam szczerze, że tych rogów mi wyleciało chyba z 5 albo 6, co tam jeszcze, klad mi bardzo dużo leciało, hełmów w ogóle, także no szkoda, że tyle leciało mi po 3-4 rzeczy, czasem nawet 5 właśnie powtórek, no a jeżeli chodzi o broń, nie wypadła mi już druga, więc jakby no tutaj niestety duży pech i ciekawi mnie, czemu akurat jeżeli chodzi o broń, czyli taka rzecz można powiedzieć najbardziej pożądana, wygląda to tak jak wygląda, no ale trudno. Wziąłem sobie zwykłą broń, jak widzicie, dużo mi tu poleciało tych broni właśnie przez to, że robiłem tyle razy ten loch, więc wziąłem sobie jakąś, która była na 300 i miała bardzo fajny również rozrzut i generalnie nie wygląda to wcale tak źle. Jeszcze tutaj wypadałoby runkę podmienić, ale to może na dniach sobie zrobię i będzie git. Oprócz tego cała postać legendarna, już mi wypadł też legendarny gemik jeden duży, więc to też fajnie. No i jeżeli chodzi o itemki w klaserze, no to również komplet, oprócz różki. Różki, którą możemy sobie zdobyć tak samo jak na magu, czyli tutaj codziennie będę zmieniał wygląd właśnie na tą broń, no i sobie wrzucał do kibelka, bo i tak codziennie trzeba jakiś epik wrzucić do tego kibla i tą różkę sobie znajdziemy i będzie komplet, także tak to generalnie wygląda. No i co? Tyle, tak jak mówię, tylko te trzy postacie biorę pod uwagę, bo tylko na nich robiłem ten legendarny loszek. No i mamy łącznie, tak jak wam mówię, 20, 30, 50 i 32, 82 rany na trzech postaciach. Dużo, musicie przyznać, że dużo, no ale w zasadzie można powiedzieć, że swój cel prawie osiągnąłem. Można powiedzieć, że osobiście jestem zadowolony, oczywiście boli ten brak broni na zabójcy, zwłaszcza, że jestem takim, wiecie, perfekcjonistą, no ale jednak mimo wszystko wygląda to tak, jak wygląda. Dobra, to chyba tyle, to taki krótszy odcinek, żeby właśnie porównać sobie z wami, więc piszcie mi w komentarzach, jak u was to wyglądało, ile zrobiliście runów, ile wam potrzeba było, żeby znaleźć full set, bo wiem, że mimo wszystko sporo osób szukało tego full setu, no i możecie, tak jak mówię, pisać w komentarzach, one są dla was. To chyba tyle, tak się jeszcze zastanawiam, ale chyba wszystko, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu, opisie tego kciuka i subika, pamiętajcie. No i czekamy na kolejny legendarny loch, który będzie pewnie w kwietniu. I zgaduję, że jeżeli chodzi o ten kolejny, no to będzie po prostu ten secik tutaj, który mamy, plus jakieś trzy nowe itemki, bo tak to mają zwyczaju teraz robić, więc pewnie tak to będzie, czyli znowu będzie trzeba wszystkie te itemy zdobyć na serwerach, które jeszcze nie miały tego legendarnego lochu.
Dobra, tyle. Także dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.